praska wiosna. Jan Palach urodził się 11 sierpnia 1948 roku w Czechosłowacji. 16 stycznia 1969 na praskim placu Wacława oblał się benzyną i podpalił na znak protestu przeciwko inwazji na swój kraj. Gdy świat się wali. Wstęp. Na początku 1968 roku w Czechosłowacji pod rządami Aleksandra Dubčeka wybucha praska wiosna, niosąca przemiany demokratyczne, których celem są reformy gospodarcze, a przede wszystkim zerwanie z dziedzictwem stalinizmu. Związek Radziecki nie mógł tolerować takiej niesubordynacji. Rankiem 21 sierpnia do Pragi wkracza prawie 400 tysięcy żołnierzy Układu Warszawskiego i tysiące pojazdów opancerzonych. W ciągu dwóch dni komuniści odzyskują władzę. Praską wiosnę, krótkie zachłyśnięcie się wolnością i nadzieją, miażdżą gąsienice sowieckich czołgów. Przebieg wydarzeń. Państwo zrodziło się z aspiracji Czechów i Słowaków, gdy po śmierci cesarza Franciszka Józefa 21 listopada 1916 roku poddani cesarstwa austro-węgierskiego zaczęli domagać się niepodległości. 28 października 1918 proklamowano niepodległe państwo zbudowane z dwóch równorzędnych republik, słowackiej i czeskiej. Jego prezydentem został Tomasz Masaryk, a stolica mieściła się w Pradze. Wieloetniczność będzie odgrywała kluczową rolę w historii kraju. La Czechosłowacji. Czechosłowacja od początku borykała się z poważnym problemem odziedziczonym po cesarstwie austro-węgierskim. Mianowicie, do Czech i Moraw przylegał szeroki pas nazywany krajem sudeckim, gdzie mieszkała bardzo silna mniejszość niemiecka. Silna pronazistowska partia Niemców Sudeckich pod przywództwem Konrada Henleina za wszelką cenę starała się zdestabilizować sytuację w Czechosłowacji. Wszystko zaczęło się wraz z dojściem Hitlera do władzy. Naturalnie dążył on do zniszczenia Republiki Czechosłowackiej. Dlatego manipulował Niemcami Sudeckimi, prowokując ich organizacje, by żądały przyłączenia do Rzeszy. Le rattachement au Reich. W 1935 roku drugim prezydentem Czechosłowacji zostaje Edward Beneš. Musi on stawić czoło rosnącej presji ze strony hitlerowskich Niemiec. Września 1938 roku na mocy układu podpisanego w Monachium przez Francję, Wielką Brytanię, Niemcy i Włochy, Czechosłowacja musiała oddać tereny zamieszkane przez Niemców sudeckich. Na mocy układu Sudety zostały przyłączone do Niemiec, a Hitler obiecał, że nie wywoła wojny. Świat odetchnął z ulgą. Rodacy entuzjastycznie witają premierów Daladiera i Chamberlaina. Wkrótce jednak następuje brutalne przebudzenie.
Hitler zajmuje kolejne obszary, a 15 marca 1939 roku Wehrmacht triumfalnie wkracza do Pragi. Przez 6 długich lat miasto żyje pod okupacją hitlerowską. Rządzi w nim strach i terror. W kwietniu 1945 roku od zachodu na terytorium Czechosłowacji wkraczają Amerykanie. Równocześnie pod naporem Armii Czerwonej Niemcy opuszczają Pragę. 8 maja, gdy w Europie kończy się wojna, większość kraju znajduje się w rękach komunistów. Zgodnie z ustaleniami konferencji poczdamskiej, do lipca 1945 roku oddziały radzieckie opuszczają Czechosłowację, a władzę przejmuje Beneš, wracający z emigracji. Republika Czechosłowacka odradza się po wojnie, ale z jedną zasadniczą różnicą. Wszyscy, ale to wszyscy Niemcy sudeccy zostają wysiedleni i deportowani do Niemiec. To zaś oznacza, że Czechosłowacja traci 3 miliony swoich obywateli. Związek Radziecki z kolei przywłaszcza sobie jedną ze wschodnich prowincji kraju, Ruś Podkarpacką, dodatkowo zaburzając proces odradzania się Czechosłowacji. Próbując przywrócić krajowi jako taką stabilizację, Beneš szuka oparcia w Związku Radzieckim i nowej komunistycznej partii Czechosłowacji. Właściwie przez cały okres I Republiki był ministrem spraw zagranicznych. Później na uchodźstwie w Londynie utworzył rząd antynazistowski. A w 1945 triumfalnie wrócił do Pragi. Et en 1945, il est rentré à Prague triomphalement. Na początku 1948 roku sytuacja gospodarcza kraju jest tragiczna. Związek Radziecki zabrania Czechosłowacji korzystania z planu Marszala, a na Słowacji odżywają nastroje niepodległościowe. W demonstracjach organizowanych przez KPC na Placu Wacława uczestniczy 250 000 osób. Beneš obawia się wybuchu przemocy. Komuniści sztucznie wywołali kryzys rządowy i zażądali od prezydenta Republiki Edwarda Beneša dymisji niekomunistycznych ministrów. La démission des ministres non communistes. Naturalnie tłumy opowiadały się za komunistami. Beneš przyjął dymisję swoich ministrów, a komuniści stworzyli rząd w całości złożony ze swoich ludzi. Z tą chwilą przejęli pełnię władzy i to właśnie przeszło do historii jako praski zamach. Komunista Klement Gottwald tworzy nowy gabinet. Nie traćcie ducha. Wciąż zachowaliśmy nadzieję i dziś szczególnie potrzebujemy waszego wsparcia. Oby rok 1948 stał się kamieniem milowym w dziejach naszej federacji. 10 marca 1948 roku Jan Masaryk, syn byłego prezydenta i jedyny niekomunista w rządzie, ginie wyrzucony przez okno. Zaczynają się czystki na wzór stalinowski. Opozycjoniści są aresztowani i skazywani przez usłużnych sędziów. Wraca cenzura. Całe lata 50. to w Czechosłowacji okres dyktatorskich rządów Antonina Nowotnego, posłusznego wykonawcy rozkazów Moskwy. Dopiero lata 60. przynoszą powolną destalinizację. Ofiary czystek z 1948 roku zostają zrehabilitowane. Do głosu dochodzi umiarkowane skrzydło KPC, które wybiera na pierwszego sekretarza reformatora, Słowaka Aleksandra Dubčeka. 5 stycznia 1968 roku Dubček obejmuje władzę. Zapewniając Moskwę o swoim bezwarunkowym poparciu, próbuje zaprowadzić socjalizm z ludzką twarzą. W porównaniu z Zachodem Czechosłowacja jest bardzo zacofana.
Obowiązuje na wzór radziecki system gospodarki planowej. Produkcja przemysłowa rozwija się z ogromnym trudem. Rolnictwo nie zaspokaja potrzeb ludności. W czerwcu 1966 roku 13. Zjazd Partii Komunistycznej wyraża zgodę na wdrożenie nowego modelu ekonomicznego, który ma zmodernizować i ożywić czechosłowacką gospodarkę. W gospodarce socjalistycznej wszystkie środki produkcyjne, cały przemysł i rolnictwo były podporządkowane planowi. Innymi słowy, planuje się. Te plany zaś w gospodarce socjalistycznej były skazane na klęskę, bo wszystko, co do jednej łyżeczki, co do jednego buta, planowano z pięcioletnim wyprzedzeniem. To znaczy, że z góry zakładano, ile koszul trzeba wyprodukować w najbliższej pięciolatce. Drugi problem polegał na tym, że nadmierną wagę przykładano do przemysłu ciężkiego, zapominając o przemyśle lekkim, czyli o zaspokajaniu potrzeb konsumpcyjnych. To błyskawicznie doprowadziło do niedoboru podstawowych produktów na rynku, do długich kolejek. Nie zapominajmy też, że pieniądz był śmieciem. Czeskie korony, którymi posługiwano się na terytorium kraju, poza jego granicami, nie miały żadnej wartości. System polityczny ówczesnej Czechosłowacji nosił wszelkie cechy dyktatury. Rządy jednej partii, brak konsultacji społecznych w jakichkolwiek kwestiach, wszechobecna cenzura i prześladowanie opozycji. Władza nie cieszy się poparciem społecznym, choć większość obywateli deklaruje sympatie komunistyczne. Czechosłowacy coraz głośniej domagają się liberalizacji gospodarki oraz przywrócenia praw jednostki. Nastroje zaostrzają się w 1967 roku. Obywatele podważają autorytet pierwszego sekretarza Antonina Nowotnego. Kierownictwo partii znajdowało się w stanie permanentnego kryzysu. Istniał głęboki rozdźwięk między władzami a społeczeństwem. Szczególnie dobitnie ujawniło się to na przełomie września i października 1967 roku. Kryzys w łonie partii stał się tak poważny, że Słowacy zaczęli naciskać na Czechów, by zmienić pierwszego sekretarza. Pod koniec 1967 roku zmuszono więc ówczesnego przywódcę Nowotnego, by odszedł z partii. 5 stycznia 1968 roku na jego miejsce wybrano Dubčeka. Dlatego właśnie tę datę uznaje się za symboliczny początek praskiej wiosny. Dubček, zwolennik liberalnego socjalizmu, staje przed trudnym zadaniem przeprowadzenia głębokich reform społecznych i gospodarczych. Okres od stycznia do sierpnia 1968 nosi nazwę praskiej wiosny. Na początku stycznia Dubček zostaje pierwszym sekretarzem partii. Równocześnie jednak na czele państwa stoi Nowotny jako prezydent. Dlatego początkowo mieszkańcy republiki nie wierzą, by zmiana pierwszego sekretarza cokolwiek dała, i podchodzą do tego z całkowitą obojętnością. Z czasem jednak
dostrzegają nowy język postępowego skrzydła partii i jej kierownictwa. Wreszcie z partyjnych mównic przestaje płynąć koszmarna nowomowa. Politycy przestają bić po głowach twardym, tępym, zamkniętym językiem kłamstw. W słynnym przemówieniu w 20. rocznicę zamachu praskiego Dubček deklaruje powrót do socjalizmu z ludzką twarzą, nawiązującego do demokratycznych tradycji Czechosłowacji. Szybko zyskuje powszechną sympatię, przeprowadza liczne dogłębne reformy. Pojawiały się kolejne echa. Mijał styczeń, luty, marzec. Ludzie powoli czuli, że coś się dzieje. A co się działo? Po pierwsze i najważniejsze, zniesienie, a przynajmniej złagodzenie cenzury. Prasę wreszcie dawało się czytać. Drugi ważny etap praskiej wiosny. Komunistyczne organizacje młodzieżowe i związki zawodowe rozpadały się w oczach. Młodzi masowo je opuszczali, chcieli tworzyć własne, autentyczne ugrupowania. Równocześnie wszystkie państwa bloku wschodniego, podporządkowane Związkowi Radzieckiemu, zadawały to samo pytanie. Reformy bardzo pięknie. Ale jak daleko można się posunąć? Dokąd może się posunąć partia pod kierownictwem Dubčeka, wspierana przez intelektualistów i większość jej członków? Do jakich granic będzie mogła się posunąć? Wiatr wolności wiejący nad Czechosłowacją tchnął nadzieję w serca mieszkańców, którzy od ponad 20 lat żyli pod sowieckim butem. W Czechosłowacji pojawia się coraz głośniejsza krytyka sowieckiej dominacji nad krajem. W latach 30. Czechosłowacja wraz z Francją, Belgią i Holandią stanowiła jedną z nielicznych europejskich demokracji, która nie uległa pokusie systemu jednopartyjnego. Teraz czescy studenci, podobnie jak intelektualiści, wśród nich Václav Havel, dostrzegają, że komunizm nie spełnił żadnej ze swoich obietnic, ani w kwestii poziomu i stylu życia, ani w kwestiach wolności twórczej. Czują się oszukani. Nie mogą tworzyć takiej muzyki ani poezji, czy najogólniej sztuki, o jakiej marzyli. To samo dotyczy polityki. Dlatego próbują połączyć to, co najlepsze w obu światach. Czymś takim na planie politycznym ma być socjalizm z ludzką twarzą, gdzie państwo zachowuje swoją uprzywilejowaną pozycję, szczególnie w dziedzinach związanych z pracą i zatrudnieniem, ale najwyższym dobrem jest osobista wolność każdego obywatela. W tej kwestii praskie elity intelektualne i studenci mówili jednym głosem. Wraz z odrodzeniem Socjaldemokratycznej Partii Czechosłowacji rozwiązanej w 1948 w prasie mnożą się krytyki pod adresem Związku Radzieckiego. Nawet w prasowych organach partyjnych zaczyna się pisać prawdę. To zaś pociąga za sobą falę coraz odważniejszych wypowiedzi na temat ciemnych lat stalinizmu, na temat procesów politycznych, prześladowań, obozów koncentracyjnych i tortur. O wszystkim tym można teraz przeczytać w prasie. Także w łonie samej KPC pojawia się rozłam. Jedno skrzydło wspiera Dubčeka i reformy, podczas gdy drugie otwarcie apeluje do Związku Radzieckiego o interwencję. Po śmierci Stalina w Czechosłowacji zaczęła się dokonywać ewolucja. Oczywiście wciąż obowiązywał ustrój jednopartyjny,
Ale często żartowałem, że w latach 60. w pewnym sensie mieliśmy dwie partie w łonie tej samej partii komunistycznej. Jedno ugrupowanie chciało budować socjalizm z ludzką twarzą, co skądinąd wcale nie jest czeskim wynalazkiem, tylko austriackim. Drugie zaś kurczowo trzymało się stalinizmu. Moskwa, gdzie rządy sprawuje Leonid Breżniew, początkowo próbuje nacisków w KPCZ. Kiedy to nie skutkuje, żąda od przywódców, by w imieniu Czechosłowacji zadeklarowali lojalność wobec Układu Warszawskiego i potwierdzili gotowość wykonywania swoich zadań w ramach RWPG. Dubček, który usilnie starał się nie narazić Breżniewowi i zapewniał o wierności wobec Związku Radzieckiego, nie panuje już nad sytuacją w kraju. 3 sierpnia konferencja w Bratysławie, gdzie zbiera się większość przywódców państw bloku wschodniego, podpisuje dokument, w którym upoważnia kraje demokracji ludowej do interwencji w razie wprowadzenia w jednym z nich ustroju burżuazyjnego. Moskwa ogłasza wtedy, że Czechosłowacja prowadzi rewizjonistyczną, kapitalistyczną i antyradziecką politykę. Pamiętajmy, że zimna wojna trwa w najlepsze i Związek Radziecki nie może sobie pozwolić na klęskę dyplomatyczną. Zmiany w Czechosłowacji idą za daleko, jak na gust Moskwy. W ogóle już nie bierze pod uwagę pokojowego rozwiązania problemu. Zbyt żywe są wspomnienia budapesztańskich wydarzeń z 1956 roku. Leonid Breżniew podejmuje brzemienną w skutki decyzję o interwencji wojskowej w Czechosłowacji. Sierpnia 1968 roku pod pretekstem manewrów siły zbrojne Układu Warszawskiego gromadzą się przy granicy czechosłowackiej. W każdej chwili można rozpocząć operację Dunaj, planowaną od kwietnia 1968 roku. Najważniejszy sprzęt musi zostać przetransportowany samolotami. Dlatego Sowieci nocą zajmują lotnisko. Umieszczają tam swoich kontrolerów lotu, którzy sprowadzają na ziemię potężne transportowce. Rozpoczyna się inwazja na Czechosłowację. Czterysta tysięcy żołnierzy Układu Warszawskiego i 7 tysięcy czołgów, z czego większość to ciężkie T-62, przekracza granicę, kierując się w stronę Pragi. O 4 nad ranem obudził mnie telefon. Otwórz okno. Otworzyłem i usłyszałem huk setek czołgów. Niesamowity widok. Co to może znaczyć? Zastanawiałem się. Koło 8 na ulicę wylegli ludzie i wołali do czołgistów. Co robicie w zaprzyjaźnionym kraju? Pierwsza fala żołnierzy odpowiadała: przecież jest wojna. Zaatakowali was Niemcy, mamy was wyzwolić. Tę pierwszą falę, która kompletnie zgłupiała, widząc, że nie ma żadnej wojny, wycofano. Kilka godzin później nadciągnęła druga fala, przekonana, że poprzednicy pokonali Niemców. Na tym polegał absurd całej sytuacji. Ludzie pytali Rosjan, po co tu przyjechali. A ci odpowiadali, że jest wojna. Przywódcy Czechosłowacji Aleksander Dubček i prezydent Ludwik Swoboda zostają aresztowani i wysłani do Moskwy, gdzie mają stanąć przed sądem. Obaj wcześniej nakazują wojskom, by nie walczyły z oddziałami sowieckimi. Generał Martin Dzur, zwierzchnik sił zbrojnych, otrzymuje rozkaz, by nie stawiał oporu, ale także by nie pozwolił na rozbrojenie swoich ludzi. Nominacja na ministra obrony zawsze musiała otrzymać oficjalną aprobatę Moskwy. Dlatego generał Dzur pozostawał lojalny wobec Związku Radzieckiego.
Czechosłowaccy żołnierze zachowują bierność i niemal wszyscy, z drobnymi wyjątkami, przez całą inwazję ograniczają się jedynie do pilnowania porządku. 22 sierpnia pod Pragą tajny zjazd KPC potępia sowiecką interwencję. Reakcją obywateli na inwazję i na bierność władz jest wściekłość. Ludzie postanawiają przejąć inicjatywę. Kraj z grubsza był samowystarczalny. Poszło znakomicie. Zorganizowano strajk powszechny. W miastach przestawiano drogowskazy, żeby radzieckie oddziały nie wiedziały, którędy jechać. Robiono mnóstwo podobnych akcji. Jedynym dostępnym narzędziem walki był bierny opór, ale za to opór totalny. Prażanie malowali na czołgach Układu Warszawskiego swastyki i inne symbole nazistowskie. Patrioci gromadzili się wokół pomników swoich bohaterów. Manifestanci własnymi ciałami próbowali zatrzymać czołgi. Pamiętam wielki tytuł na pierwszej stronie Le Monde. Bierny opór mieszkańców Czechosłowacji przybiera zdumiewające rozmiary. Rzeczywiście, ludzie stawali na wprost sowieckich czołgów z gołymi rękami, nie zamierzając się poddawać. Sowieci byli bezradni. Dlatego śmiało można powiedzieć, że przez 8 dni sowieckiej interwencji działał ruch oporu o zaskakującej skuteczności. 23 sierpnia radio wzywa do strajku powszechnego, a choć apel spotyka się z olbrzymim odzewem, nic nie może powstrzymać biegu wydarzeń. Mimo pacyfistycznego charakteru protestów ginie w nich łącznie ponad 100 osób, a setki jest rannych. W następnych tygodniach Sowieci próbują przejąć władzę nad krajem. Z jednej strony ludność stawiająca zdecydowany, choć bierny opór. Z drugiej niemożność utworzenia posłusznego rządu. W takiej sytuacji pozostawało tylko wypuścić Dubčeka i pozostałych działaczy. Dlatego sprowadzono ich do Moskwy i zmuszono do podpisania protokołu moskiewskiego, który pozwolił na tak zwaną normalizację. Dubček czuł się zobligowany do negocjacji z sowieckimi przywódcami. Nie działał pod przymusem. Uważał za swój obowiązek podpisanie protokołu, który umożliwi normalizację. Główni opozycjoniści są aresztowani i skazywani po błyskawicznych procesach. W KPC następują czystki na nieznaną do tej pory skalę. Zostaje usuniętych 500 000 członków. W kwietniu 1969 roku Gustaw Husak oficjalnie zastępuje Dubčeka na czele partii i odwołuje większość reform zainicjowanych przez poprzednika. Kolejne 20 lat, aż do upadku muru berlińskiego, to okres twardego komunizmu pod kontrolą Związku Radzieckiego. Praską wiosnę definitywnie zdławiono. Praska wiosna to przykład kwadratury koła. To marzenie po prostu nie mogło się ziścić. Jak pogodzić ustrój socjalistyczny i jednopartyjny z demokracją? To dwa zupełnie różne światy. Gdyby socjalizm przeszedł w demokrację, a partia komunistyczna stała się jednym z wielu ugrupowań, nie byłby to już socjalizm. Z punktu widzenia Związku Radzieckiego, dodatkowe zagrożenie, usprawiedliwiające interwencję, stanowił fakt, że Czechosłowacja graniczyła z państwami zachodnimi. Istniała obawa, że przejdzie na tamtą stronę, zmieni się w państwo demokratyczne. ZSRR nie mógł sobie pozwolić na utratę tej zachodniej granicy. Postacie.
Aleksander Dubček urodził się 21 września 1921 roku na Słowacji. W 1938 wstępuje do partii komunistycznej. W czasie II wojny światowej działa w ruchu oporu, wyróżniając się męstwem. Później robi błyskawiczną karierę polityczną. W latach 1951-70 wielokrotnie zasiada w parlamencie, przejmuje też stery KPC. Na początku 1968 roku wprowadza politykę głębokich reform, a choć zapewnia Moskwę o pełnej lojalności, nie udaje mu się powstrzymać inwazji sił Układu Warszawskiego, które 21 sierpnia wkraczają na terytorium Czechosłowacji i kładą koniec praskiej wiośnie. Dubček zostaje aresztowany, a potem wykluczony z KPC. W 1970 roku wycofuje się z polityki, choć zawsze pozostaje wierny dawnym ideałom. Wraca do niej dopiero w czasie aksamitnej rewolucji, wspierając Wacława Havla, choć później nie będzie się zgadzał z jego decyzją o podziale Czechosłowacji. Na początku 1992 zostaje przewodniczącym Socjaldemokratycznej Partii Słowacji. Aleksander Dubček umiera 7 listopada tego samego roku na skutek obrażeń odniesionych w wypadku samochodowym. Jan Palach urodził się 11 sierpnia 1948 roku. Na początku 68 studiuje w Wyższej Szkole Ekonomii i entuzjastycznie angażuje się w praską wiosnę. Kiedy do Pragi wjeżdżają radzieckie czołgi, mieszkańcy właściwie są bezsilni. Owszem, mogą uciekać się do aktów nieposłuszeństwa obywatelskiego, próbować zatrzymać czołgi, ale niewiele poza tym. Wiedzą, że Moskwa nie zaakceptuje ich modelu socjalizmu. Jan Palach jednak czuje, że trzeba zwrócić uwagę na Czechosłowację, zwłaszcza Zachodu. Podejmuje dramatyczną decyzję. 16 stycznia 1969 na praskim placu Wacława oblewa się benzyną i podpala na znak protestu przeciwko inwazji na swój kraj. Ciężko poparzony umiera 3 dni później w szpitalu. Jest pierwszy, ale nie ostatni. Wkrótce w jego ślady pójdzie następny. W swoim testamencie zostawia niepokojące, ale i przejmujące słowa: nie naśladujcie mnie. Pogrzeb zmienia się w manifestację, a cmentarz staje się miejscem pielgrzymek. Po kilku latach na żądanie milicji jego ciało zostaje ekshumowane i przeniesione na cmentarz w jego rodzinnej wiosce, bo w Pradze przy grobie zbierały się tłumy. Dopiero po upadku komunizmu jego pamięć zostaje oficjalnie uczczona. Od 1990 roku w rocznicę samospalenia prażanie składają setki kwiatów przy jego pomniku, a także przy pomniku innego męczennika, Jana Zajica. Zajic urodził się 3 lipca 1950 roku. W styczniu 69 po samospaleniu Palacha rozpoczyna głodówkę. Uczestniczy też w uroczystości ku jego czci, która odbywa się na placu Wacława. Prawdopodobnie wtedy postanawia pójść w jego ślady. 25 lutego o 13:30 w tunelu stacji metra w obecności wstrząśniętych przechodniów podpala ubrania nasączone środkami łatwopalnymi i szybko umiera na skutek ran. Aby uniknąć demonstracji takich jak po śmierci Palacha, tajne służby zabraniają pochówku Zajica w Pradze. Intelektualiści całego świata z zapartym tchem śledzą wydarzenia praskiej wiosny, a w interwencji sił Układu Warszawskiego widzą zdradę ideałów postępu oraz akt najwyższej tyranii mocarstwa totalitarnego.
Najsłynniejszą powieścią ukazującą tamte wydarzenia jest niewątpliwie Nieznośna lekkość bytu Milana Kundery. Wydana w 1982 roku, wiernie oddaje atmosferę ciągłego zagrożenia ze strony Sowietów oraz opisuje szykany, którym byli poddawani mieszkańcy. Praska Wiosna stała się też inspiracją dla muzyków, m.in. dla Karela Kryla oraz dramaturgów. Kryl był piosenkarzem, emigrował do Niemiec. Tam tworzył utwory opozycyjne, dysydenckie. Tragiczne wydarzenia Praskiej Wiosny odcisnęły też piętno na kulturze lat 70. i 80. Wacław Havel urodził się 5 października 1936 roku w zamożnej praskiej rodzinie. Ze względu na pochodzenie reżim zabrania mu nauki. On jednak kończy liceum wieczorowe i zdaje maturę. W swoich tekstach pisze o dążeniach rodaków do liberalizacji i demokratycznej odnowy. Angażuje się w życie społeczne i kulturalne Czechosłowacji, by w ten sposób propagować swoją wizję odnowy wolności i poprawy demokracji. Jego twórczość najpierw zmierza w kierunku teatru absurdu, a potem staje się wyraźnie polityczna. Od początku angażuje się w Praską Wiosnę i entuzjastycznie podchodzi do reform Dubčeka. Po interwencji sił Układu Warszawskiego przyłącza się do opozycji, przez co jest szykanowany i trafia na czarną listę. W 1977 jest jednym ze współautorów Karty 77, inicjatywy na rzecz przestrzegania praw człowieka. Ruch opozycyjny tworzyli przede wszystkim uczestnicy Praskiej Wiosny, przeciwnicy komunizmu, pisarze i historycy. To właśnie oni po raz pierwszy głośno powiedzieli: socjalizm umarł, a musiał umrzeć, ponieważ występuje przeciwko jednostce. W listopadzie 1989 Havel staje się pierwszoplanową postacią aksamitnej rewolucji prowadzącej Czechosłowację ku niezależności. Całe życie przed kartą 77 i po niej, kiedy siedziałem w więzieniu i kiedy byłem wolny, kiedy kandydowałem na prezydenta, wierzcie mi, potrafiłem znieść wszystko, bo miałem nadzieję, choć niełatwo było ją zachować. W grudniu 1989 roku zostaje ogłoszony prezydentem Nowej Republiki, a następnego roku wybór ten potwierdzają rodacy w głosowaniu. Po rozpadzie Czechosłowacji w 1993 obejmuje stanowisko prezydenta Republiki Czeskiej i sprawuje urząd przez dwie kadencje. W 2003 wycofuje się z życia politycznego, ale nadal pisze. Umiera 18 grudnia 2011 roku. Skutki. Po interwencji Związku Radzieckiego 400 tysięcy obywateli Czechosłowacji opuszcza kraj, emigrując na zachód. Trwają aresztowania opozycjonistów i czystki partyjne. Komunistyczna Partia Czechosłowacji wraca do twardej polityki na wzór stalinowski. Z partii wyrzucono 1 000 000 członków. 1 000 000 z 12-milionowej populacji kraju. Większość intelektualistów zaangażowanych w Praską Wiosnę straciła miejsca pracy. Rozpoczęła się tak zwana normalizacja. Czystki i represje nie omijają też wojska.
Najboleśniejszy dla społeczeństwa był całkowity odwrót od reform zapoczątkowanych przez Aleksandra Dubčeka. Obywateli pozbawiono niemal wszystkich wolności. Wróciła cenzura, zniknęła wolność prasy. Nikt już nawet nie mówił o przywróceniu demokracji ani wolnych wyborach. W ekonomii znowu postawiono na gospodarkę planową, narzucającą często nierealne normy produkcji, niszczącą konkurencyjność i opłacalność. Nie wycofano się tylko z jednej reformy. Utworzenia Republiki Federalnej Czech i Słowacji. W jej wyniku powstały dwie odrębne republiki socjalistyczne. Cały świat jednogłośnie protestuje przeciwko interwencji Związku Radzieckiego w Czechosłowacji. W samej Moskwie dochodzi do manifestacji na Placu Czerwonym, szybko jednak zdławionych. Nawet rumuński przywódca Nikolae Ceausescu publicznie potępia inwazję. Także Chiny Mao Tse-tunga i Jugosławia Tita sprzeciwiają się interwencji. Chociaż Praska Wiosna nie wzywała do zerwania z lewicą, a jedynie szukała socjalizmu z ludzką twarzą, te próby zostały brutalnie zławione. Dla wielu lewicujących intelektualistów Europy Zachodniej, zwłaszcza Niemiec i Francji, to był zimny prysznic. Od tej pory Związek Radziecki nie mógł liczyć na ich poparcie polityczne. Francuscy komuniści potępią zdławienie Praskiej Wiosny i zdystansują się od Moskwy. Tak narodzi się eurokomunizm, przywiązany do tradycyjnych wartości socjalistycznych, zrywający z sowieckim Wielkim Bratem. Tymczasem w świecie wielkiej polityki zdławienie Praskiej Wiosny nie wywoła większej reakcji. Nawet ONZ nie reaguje na wydarzenia w Pradze, a 26 sierpnia wystąpienie przedstawiciela Czechosłowacji zostaje uznane za kwestię drugorzędną i usunięte z porządku obrad. Jedną z najpoważniejszych konsekwencji politycznych Praskiej Wiosny jest przekonanie Leonida Breżniewa, że od tej pory trzeba natychmiast dławić wszelkie reakcyjne zjawiska. Wielu intelektualistom podobał się model polityczny zaprowadzony przez Związek Radziecki, z wyjątkiem ograniczenia suwerenności państw satelickich. Doktryna Breżniewa zakładała ograniczoną suwerenność. Róbcie, co chcecie, pod warunkiem, że nie naruszy to spójności Układu Warszawskiego. Z czasem jednak polityka władz radzieckich zaczęła się zaostrzać. Prawie na 20 lat śrubę przykręcono bardzo mocno. Zachód uświadomił sobie, że Związek Radziecki nie wypuści spod swojej kurateli żadnego z państw bloku wschodniego, że jest w stanie zdławić każdą próbę uniezależnienia się i wprowadzenia własnego modelu politycznego. NATO i Stany Zjednoczone mogły tylko przyglądać się temu bezradnie, bo alternatywą było wywołanie III wojny światowej. À ces révolutions en cours de préparation. Pod koniec lat 70. przez Polskę przetacza się fala protestów. Pierwsze strajki w Stoczni Gdańskiej na początku 1980 roku prowadzą do powstania słynnej Solidarności. Polacy jeszcze przez 9 lat będą musieli walczyć, nim obalą generała Jaruzelskiego i przeprowadzą reformy polityczne i gospodarcze. Rok 1989 zaczyna się od polskiego okrągłego stołu, gdzie po raz pierwszy w kraju socjalistycznym udaje się wywalczyć legalizację związku zawodowego i wolne wybory. Wybory te zostają przeprowadzone w Polsce w czerwcu.
qui stipulait que le parti aurait partia automatycznie zdobędzie 75% głosów, ale pozostałe 25% dla opozycji to już było bardzo dużo. Polska odzyskuje niepodległość, a 22 grudnia 1990 roku jej prezydentem zostaje Lech Wałęsa. Upadek muru berlińskiego w listopadzie 1989 roku otwiera drogę do niepodległości Czechosłowacji. Słynny pisarz i dysydent Václav Havel, jedna z głównych postaci ruchu opozycyjnego, ogłasza niepodległość kraju. Proces przemian zachodzi tak łagodnie i bez ofiar, że rewolucja zyskuje miano aksamitnej. Związek Radziecki pod kierownictwem Michaiła Gorbaczowa bezsilnie obserwuje te wydarzenia. Zapytany 2 lata wcześniej, co różni praską wiosnę od pierestrojki, radziecki przywódca odparł: nic, tylko te 19 lat. Streszczenie. 29 września 1938 roku w Monachium Czechosłowacja zostaje zmuszona do rezygnacji z terytoriów zamieszkanych przez Niemców sudeckich. 15 marca następnego roku Hitler zajmuje Czechosłowację, która przez 6 lat znajduje się pod okupacją niemiecką. W chwili zakończenia II wojny światowej większość kraju jest w rękach komunistów. Zgodnie z ustaleniami konferencji poddamskiej Stalin wycofuje wojska. Do Czechosłowacji wraca Beneš, opierając rządy na KPC. Dwudziestego piątego lutego 1948 w ramach zamachu praskiego partia komunistyczna przejmuje rządy w kraju, wprowadzając model stalinowski i całkowicie podporządkowując się Rosji. W latach 60. następuje lekka odwilż, dzięki czemu w styczniu 1968 roku władzę w partii przejmuje Aleksander Dubček, przedstawiciel umiarkowanego skrzydła. W ramach dążenia do socjalizmu z ludzką twarzą wprowadza liczne reformy gospodarcze i instytucjonalne znane jako praska wiosna. Przywraca też większość wolności obywatelskich, odnawia dialog z Kościołem. Ogłasza również nową konstytucję, w której podkreśla odrębność narodów czeskiego i słowackiego. W kraju nasila się krytyka Związku Radzieckiego. Wiatr wolności przywraca nadzieję obywatelom od 20 lat żyjącym pod sowieckim jarzmem. 21 sierpnia Leonid Breżniew rozpoczyna operację Dunaj. 400 tysięcy żołnierzy Układu Warszawskiego i 7 tysięcy czołgów wkracza na terytorium Czechosłowacji. Prażanie przez kilka dni będą próbowali powstrzymać inwazję. Na próżno. Praska wiosna zostaje zdławiona. Szesnastego stycznia i 25 lutego 1969 roku na znak protestu przeciwko radzieckiej interwencji dwóch młodych studentów, Jan Palach i Jan Zajc, dokonuje samospalenia. Ich desperacki czyn nie zmienia niczego. Leonid Breżniew wprowadza politykę ograniczonej suwerenności krajów bloku wschodniego. Dopiero 20 lat później aksamitna rewolucja ostatecznie kończy sowieckie rządy w Czechosłowacji. 10 grudnia 1989 roku zostaje sformowany pierwszy od II wojny światowej niekomunistyczny rząd. Opracowanie Telewizja Polska. Tekst Anna Maria Nowak. Czytał Paweł Straszewski. Ich bin ein Berliner. Power. That pertains everything. I have a dream. Power that pertains everything.